Poszło, tak? No dobra, to w takim razie, ponieważ jest taki czas, a nie inny, chcielibyśmy, no bo nie możemy się spotkać jakoś tak wspólnie, tak jak na forum, czy jakkolwiek. Też jak na razie nie udaje nam się zrobić tak, żebyśmy mogli się spotkać w takiej formie, że wy wszyscy razem z nami. Na razie udaje nam się spotkać do tej pory we czwórkę, a teraz to we trójkę, bo jak wiecie, ojciec Wojciech jest teraz jeszcze w szpitalu. Cały czas go polecam waszej modlitwie. Natomiast to, co nam się zrobił taki pomysł, to chcielibyśmy was po prostu zaprosić do tej wspólnej rozmowy, którą będziemy prowadzili między sobą. I taki cel, jaki sobie postawiliśmy, to to, żeby znaleźć postać z Nowego Testamentu w tym okresie paschalnym. Co się stało? Nie, Andrzej, dobrze mówisz, mów dalej. No dobra, niech będzie. W takim co razie... Co cię zatrzymało? Co? Właśnie? Właśnie wyrobiłem wątek, bo zacząłem gadać. Nie, dobra, dobra, ale wiem, o co chodzi. W sensie mamy opowiedzieć, każdy z nas wybrał. Słuchajcie, postać, kochani, mówimy o samotności. O samotności. Tak, każdy z nas. Nas jest trzech i o trzech apostołach i o samotności, bo wszyscy są samotni teraz. I po prostu, najkrócej mówiąc, zapraszam. Mówimy o samotności, bo się dziwię, wszyscy samotni. No. Zapraszam was do tego, żebyście po prostu włączyli się w taką naszą rozmowę. My się po prostu między sobą jakoś będziemy dzielili tym, co wygrzebaliśmy w tych trzech postaciach dla was, więc żeby tego nie przedłużać w takim razie, to Rafał. Tak, powiedzmy. Każdy z nas miał poszukać o tej swojej postaci. Ja dostałem świętego Piotra, więc najprostsze, no bo jestem najmniej bystry, więc dostałem najłatwiejszą postać. Bo o świętym Piotrze jest bardzo dużo. No i święty Piotr przyjrzałem się jednemu wątkowi, mianowicie temu, jak święty Piotr zostaje powołany i mamy różne opisy powołania świętego Piotra. Jest ta tradycja synoptyczna Mateusza, Marka i Łukasza, no i tradycja świętego Jana. I oczywiście dzisiaj, kiedy używamy Ewangelii, to jest taka zasada, żeby pamiętać o tych różnych tradycjach i tak między sobą, między nimi tak swobodnie nie przeskakiwać, ponieważ są różne tradycje i były też w różnym celu pisane te Ewangelie. Ale ojcowie Kościoła pozwalali sobie na pewną swobodę w interpretowaniu tych historii biblijnych z Nowego Testamentu również, żeby wydobyć pewne ważne prawdy dla nas. Więc ja, idąc za nimi, chciałem wam opowiedzieć o powołaniu świętego Piotra, którego pierwsze spotkanie z Jezusem opisane w Ewangelii świętego Jana odbywa się w Judei, nad Jordanem, kiedy Piotr jest razem ze swoim bratem, są uczniami świętego Jana Chrzciciela. Za to synoptycy pokazują, że Jezus spotkał i powołał świętego Piotra w Galilei, tam gdzie święty Piotr pracował, czyli wiadomo, łowił ryby i zajmował się tym, czym się zajmował. I właśnie ojcowie Kościoła potrafili połączyć te dwa powołania i powiedzieć, że to nie są alternatywne wersje powołania, ale to są dwa różne wydarzenia. Pierwsze to wydarzenie opisane przez świętego Jana, mianowicie kiedy Piotr ze swoim bratem byli w Judei, byli uczniami świętego Jana Chrzciciela, tam pierwszy raz spotkali Jezusa, tam usłyszeli, że Jan Chrzciciel nazywa go Barankiem Bożym i poszli po prostu do niego. Zapytali się, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Poszli do niego do domu. Chcieli go poznać, bo ich zainteresował. I w tym momencie oni pierwszy raz go spotkali. To jeszcze nie jest bezpośrednie powołanie, ale to jest to ich pierwsze spotkanie. I później ta historia się urywa i widzimy ją dopiero u synoptyków opisaną, kiedy Jezus przychodzi już do łodzi Piotra. Tam czytając synoptyków mogliśmy być zdziwieni, że Jezus tak się z buta pakuje komuś do łodzi bez pytania, ale właśnie ojcowie Kościoła mówili, Jezus ich już znał, bo spotkał ich wcześniej w Judei. Tam pierwszy raz się spotkali. Ale dlaczego ci apostołowie nie zostali z Jezusem? Otóż oni byli uczniami Jana Chrzciciela i kiedy Jan Chrzciciel został pojmany, wsadzony do więzienia, a potem jeszcze zamordowany, no to Piotr po prostu się przestraszył i uciekł z powrotem do Galilei. Bał się tego, że jego dotychczasowy, tak, uciekł, bał się, że stracił swój dotychczasowy porządek i uciekł do Galilei, do swojego starego życia. I tam znalazł go Jezus. Jezus, który już znał go, ale chciał go powołać do grona swoich przyjaciół, chciał być z nim blisko i nie przeszkadzało mu to, że święty Piotr przestraszył się tego, co stało się Janowi Chrzcicielowi. Poszedł za nim, nie poddawał się, bo Jezus nigdy się nie poddaje w naszej kwestii. I ten wątek, ta historia będzie miała swoją kontynuację w wydarzeniach już po męce Chrystusa, z tym, co Piotr zrobił
już po męce Chrystusa, ale o tym oczywiście ciąg dalszy nastąpi. Okej, ale jakby wybrać jakieś jedno słowo do opisania Piotra, to z tego, co powiedziałeś, to Piotr to jest tchórz i uciekinier. To jest ten wątek, tak? Nie, a nie tylko, nie tylko. W sensie ten wątek to jest taki, że on faktycznie się boi, ale to są, nie chcę, żebyśmy ocenili świętego Piotra tak ostro, bo jak spojrzymy na całe jego życie, to niejednokrotnie jest taki, wiesz, no wiesz, wyciąga miecz pierwszy, pomaga Jezusowi, potrafi się wypowiedzieć w imieniu wszystkich apostołów, więc on nie jest przede wszystkim tchórzem i uciekinierem, ale w takich kluczowych momentach to u niego jakoś się włącza. Mhm. Ja mam postać świętego Jana. Jakbym miał wybierać jakieś cechy, czy jakieś wyrazy, żeby opisać tę postać, to bym wybrał na pewno wyjątkowość, no bo to jest ten umiłowany uczeń, on jest najbliżej Jezusa, to jemu Jezus mówi, kto zdradzi. To jest też wyjątkowy uczeń przez to, że ma jakieś wtyki u arcykapłana, jako jedyny jest w stanie wejść na wewnętrzny dziedziniec. Nie tylko to, udaje mu się nawet Piotra tam wciągnąć. No już zupełnie wyjątkowość widać pod krzyżem, gdzie z jakiegoś niewiadomego powodu Rzymianie się nie czepiają go o to. Więc tak brzmi bardzo pozytywnie. Znaczy Jan, umiłowany uczeń, który ma wyjątkowy dostęp do Jezusa, wybrany. A jednocześnie jak miałem szukać coś o tej samotności, to zobaczyłem po raz pierwszy wyjątkowo, że u tego Jana tak aż jest krzycząca taka bezczynność, a może nawet bezradność. To znaczy on ma największą szansę działania, czy możliwości działania spośród wszystkich apostołów. To znaczy jak Jezus na przykład mówi do Jana, to on mnie zdradzi. To przecież gdy... po pierwsze w ogóle Jan nie pyta się sam z siebie, tylko Piotr go musiał tam popchnąć, a po drugie, no po co to powiedział? Czy może powinienem coś zrobić? Czy może powinienem porozmawiać z Judaszem? Może powinienem go zatrzymać? Jan nic nie robi. Ma znajomość arcykapłana, ale oprócz tego, że wprowadził Piotra na dziedziniec, wydaje się, że nic więcej nie zrobił. Po prostu siedział i oglądał, jak Jezusa skazują. Jakoś tak, zwłaszcza w kontraście do tego takiego narwanego i działającego Piotra, Jan wydaje się być niezwykle taki bierny. Do tego stopnia, że aż może być takie poczucie, że on jest po prostu jak te kobiety pod krzyżem. Że kobiety mogły być pod krzyżem dlatego, że nie były mężczyznami, uważano, że nic nie mogą zrobić, to a niech tam sobie już będą. Jan się tam dostaje, bo może o nim też Rzymianie pomyśleli, a taki to nam nic nie zrobi. Taki to nic, nie ma żadnej mocy, nie ma żadnej sprawczości, nie ma żadnej siły w sobie. On, można mu coś powiedzieć, on może za nami chodzić, ale on jest, nikt się z nim nie traktuje poważnie. To jest taki Beniaminek, taki maskotka właśnie. To wyjątkowo mocno to jakoś wybrzmiało. Czy z tej całej sielanki świętych, o których mówimy, to nie, czy ja już mogę powiedzieć o swoim? Bo mimo wszystko to jakoś tam są pozytywne postaci i tak dalej. A pomyślałem sobie, że samotność ma też swoje ciemne strony, które są niebezpieczne w jakiś sposób. I tą postać, którą ja sobie wybrałem, to jest Judasz. Judasz Iskariota. I którego wszyscy mniej więcej znamy, bo tam zdradził, zabił się i tak dalej, ale czy my wszystko o nim wiemy, albo czy my mamy na niego takie naprawdę jasne spojrzenie, bo sobie tak poszukałem różnych informacji o nim i tak dalej. Jedna rzecz jest taka, że o Judaszu pewna grupa ludzi w pierwszym, drugim wieku, taka sobie była też sekta w ogóle z sykariuszy, którzy mówili tak, ha, Judasza wcale dobrze nie rozumiecie. Ci, którzy go potępiają, tak naprawdę nie rozumieją jego misji, w ogóle nie rozumieją jego działania i tak dalej, bo gdyby nie Judasz, to nie byłoby krzyża, nie byłoby zbawienia. No, no trochę tak jest, no bo kto sprzedał Jezusa? Kto doprowadził żołnierzy do Jezusa, żeby mogli go pojmać i tak dalej?
że ci, którzy są nierozumni, którzy są tacy ciemni i tak dalej, nie rozumieją nauk, potępiają Judasza, ale ci, którzy są prawdziwie wiedzący, ci, którzy są naprawdę oświeceni, ci wiedzą, że Judasz wcale nie był postacią złą, godną potępienia, tylko to był ten, dzięki któremu dochodzi zbawienia. Te sekty wymarły, ale rzucałem pewne takie znak zapytania, nie? I to jest trochę dziwne, nie? Dalej, co jest dziwne jeszcze, jak sobie zobaczymy ewangelistów, czy w ogóle tak językowo też. Jeżeli sobie zobaczymy, że Judasz Iskariota, czyli ten Iskariota mówi o tym, skąd pochodził, to jest jedna z hipotez egzegetycznych, czyli był mężem kariotskim, czyli pochodził z Keriot, miejscowości, która była poza Galileą. Czyli to jest jedyny apostoł, który był spoza Galilei. Mieliśmy Piotra, Jana, jest wszyscy z Galilei. Judasz jest spoza Galilei. Pójdźmy sobie dalej jeszcze a propos tej dziwności tej postaci. Zobaczcie sobie, co on takiego robi, kiedy zdradza Chrystusa, kiedy wskazuje tego, którego mają pojmać. Całuje go. Tam dosłownie jest taki, że go umiłował. Czyli coś związanego z miłością. Ale zobaczcie, my czytamy umiłował, pocałował go, a co widzimy? Widzimy zdradę. Ewangeliści go ukazują w taki sposób, synoptycznie ewangeliści, że on odwraca coś. Robi coś, co jest białe, staje się czarne. A pójdźmy sobie jeszcze dalej w tej całej dziwności. Że Judasz też według synoptyków planował tę zdradę. U Jana jest inna teologia zupełnie, więc on nie porusza tego wątku, ale u Łukasza, u Marka i Mateusza Judasz planuje tę zdradę, bo idzie z arcykapłanami, rozmawia i mówi, znajdzie taki moment i takie miejsce, gdzie będziecie mogli bezpiecznie pojmać Chrystusa. I trzy takie wątki, które chciałem wyciągnąć z tego i które nas będą prowadziły przez ten temat samotności przez kolejne dwa dni. Pierwsza rzecz to jest taka, że idąc za tym tropem właśnie pochodzenia Judasza i bycia spoza tej Galilei, to jest też trochę to, że jego serce było poza wspólnotą. Że Judasz chodził z apostołami, był blisko. Zobaczcie, mówiliście o Janie, Piotrze, którzy byli blisko Jezusa. Judasz też był blisko, bo macza chleb z Chrystusem w kielichu. No, więc też był blisko. I teraz Judasz jest we wspólnocie, ale sercem jest gdzieś poza tą wspólnotą. Tak jak trochę jego pochodzenie gdzieś poza tą wspólnotą. Druga rzecz. Judasz zdradził, przyjął srebrniki, zapłatę, ale potem idzie do arcykapłanów i wyrzuca te srebrniki w stronę przybytku, w stronę Boga. Sercem Judasz też nie był w tej zdradzie. I ostatnia rzecz. Judasz też sercem nie był w swoim własnym życiu. Bo jak kończy Judasz? Judasz się zabija. Tum, 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 tum. Mocne podsumowanie. No zobaczymy, co z tego... Chcieliśmy, żeby ten pierwszy dzień był wyjątkowo krótki, więc będziemy kończyć. Nie bójcie się, że dzisiaj nie ma żadnego, nawet może wniosku wielkiego. Dzisiaj było tylko wprowadzenie postaci. Jutro... Jeszcze nauka, wniosek moralny, nauka moralna. Bądźcie dobrymi ludźmi. Na koniec. Tak, trzeba być dobrym człowiekiem. A to jest takie, też takie musi być zawsze, żeby ten... Tak, nie, bo musi być jakaś konkretna, praktyczna nauka na koniec rekolekcji. Aha, bądź to dobry. Nie, odrabiajcie lekcje. No teraz nie da odrabiać lekcji, bo jest zadane jakieś milion rzeczy, których nie da się zrobić. Pół roku, w tydzień zrób pół roku teraz jest. W każdej szkole. No tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie.